Dzień dobry, witamy wszystkich na pierwszym podcaście spółki PJP Makrum SA i chcielibyśmy dzisiaj dla Państwa omówić sprawozdanie półroczne. A przed mikrofonem Piotr Szeblewski, prezes zarządu, Darek Szczechowski, wiceprezes zarządu i Sebastian Waleryk, dyrektor finansowy naszej spółki. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy Was wszystkich. Zaczynamy omawiać, będziemy to robić w takiej luźnej formie, czyli poprosimy tutaj Sebastiana, żeby te główne liczby z naszego sprawozdania nam mówił, a ja tutaj z Darkiem będziemy, że tak powiem, mu przerywali i będziemy dopowiadali, skąd to się wzięło, dlaczego, będziemy próbowali wyjaśnić tę sytuację i powiedzieć, jak to wygląda też na przyszłość. Sebastian. Dla nas to jest taki pierwszy raz, tylko jeszcze powiem, także musicie wziąć pod uwagę, że to trochę się będziemy uczyć razem z Wami tej nowej metody komunikacji, ale myślę, że prędzej czy później nabierzemy wprawy, także prosimy o wybaczenie jakichś drobnych połknięć albo zadyszek, albo nawet, że tak powiem, braku chwili wypowiedzianych słów. To tylko i wyłącznie efekt tego, że też coś dla nas jest nowym, ale mamy nadzieję, że to zagra. Okej. Okay. Ustaliliśmy tutaj wspólnie, że skupimy się na sprawozdaniu skonsolidowanym, no, gdyż uważamy, że jest ono ciekawsze i oddaje jakby tutaj nasz wysiłek, naszą pracę. No i pokazuje te pieniądze, które są interesujące dla każdego, kto nas, mam nadzieję, będzie słuchał. Otóż to. Także przejdziemy pokrótce przez sprawozdanie finansowe i być może sprawozdanie z działalności zarządu. Ja osobiście polecam strony ze sprawozdania do strony 8, gdyż tam są najważniejsze informacje oraz informacje na temat segmentów. To jest trochę w dalszej części sprawozdania. W sprawozdaniu z działalności z kolei mamy informacje o wskaźnikach i to są takie elementy, na których chcielibyśmy, myślę, się skupić. Dla wszystkich tych, którzy słuchają nas po raz pierwszy i chcieliby o naszej grupie też dowiedzieć się trochę więcej, co za chwilę będzie widoczne w tym wszystkim, czy właściwie będzie słyszalne w tym, co będzie mówił tutaj Sebastian, jest tym, że skonsolidowane to mówimy tutaj sobie o grupie spółek, które wchodzą w skład grupy kapitałowej PJP Makrum SA. I tutaj mówimy przede wszystkim o spółce Promstal GmbH z Niemiec, która jest naszą spółką córką, gdzie mamy 100% udziałów i dla nas, że tak powiem, sprzedaje nasze elementy. Świadczy oczywiście również inne usługi. Mamy firmę, która się nazywa Promstal Polska. Od niedawna, od 1 czerwca jest również podmiot, który jest Promstal LTD, założona w Anglii. Z tej samego obszaru mamy również działalność, którą prowadzimy bezpośrednio z PJP Makrum SA, to jest nasz Promstal Export, gdzie sprzedajemy tutaj na kraje północy i wschodu i południa Europy od Polski, ale mamy również całkiem nową spółkę, która nazywa się Promlift. Mamy największą w grupie, o której dzisiaj też pewnie sobie dosyć dużo powiemy, firmę Promstal, Projprzem Budownictwo. To też sobie opowiemy, co koledzy robią. Zapomniałem o czymś? Nie, ale tak przy okazji tylko dopowiedzmy, dlaczego Sebastian powiedział, że ta ósma strona jest taka ważna. Ustaliliśmy przed tym nagraniem, że jeżeli będzie trzeba, to będzie Sebastian czytał wszystkie sprawozdania od A do Z, więc pewnie od razu znalazł metodę, jak się wybronić, tak? I powiedział, że ta jedna strona jest właściwie kluczem w całym tym dokumencie. No tak, to tak jak powiedziałem, polecam sprawozdanie do ósmej strony, no bo tam mamy i informacje na temat przychodów, i informacje na temat bilansu, przepływów pieniężnych. Także to są te kluczowe sprawy, a jeżeli kogoś interesuje sprawozdanie bardziej szczegółowo, to można sięgnąć do not. Dlatego tutaj... Tak, myślę, dzisiaj w tej formie, o której nas teraz słyszycie, widzicie, że żadnych obrazków nie pokazujemy. I zachęcamy również do tego, żeby wejść sobie na nasze strony, gdzie publikujemy wszystkie nasze sprawozdania. Dla wszystkich zainteresowanych, dociekliwych, oczywiście ten materiał jest dostępny i można sobie, że tak powiem, wiele rzeczy znaleźć, poszukać, ale to by za długo trwało i by było na pewno nużące dla wszystkich. Także jedziemy z tymi ogólnymi wynikami. Czyli otwieramy na stronie 8 i słuchamy. Zacznijmy od przychodów. No, spółka w okresie pierwszego półrocza, w zasadzie grupa spółek, osiągnęła przychód rzędu 173 miliony.
to jest wynik o 71 milionów lepszy niż w roku ubiegłym. Hip hip hura! Dokładnie tak. Idąc jakby w bardziej w szczegóły, to 61 milionów to było systemy przeładunkowe, konstrukcje stalowe blisko 15 milionów i budownictwo przemysłowe, gwiazda tego sprawozdania, 96 milionów. Ja tutaj z mojej strony może do tych tutaj wszystkich liczb, o których mówił Sebastian, byśmy sobie jakby trochę tutaj trochę więcej dopowiedzieli, bo idąc jakby od, co powiedzieliśmy, najlepszego wyniku, jeżeli chodzi o, przychód, czyli budownictwa przemysłowego. Piotr, podkreślmy, takiej dynamiki nie mieliśmy nigdy. Tak. To mamy... Pierwszy rok, kiedy nam się udało, tak, w taki trudny rok przy okazji, patrząc na te wszystkie czynniki zewnętrzne, kiedy nam się udało wspólnie taki wynik uzyskać. Dokładnie. Tutaj musimy powiedzieć sobie tak, że no jest, tak jak tutaj Darek wspomniał, pewna dynamika również w i przychodzie, i wynikach jakby tej spółki. I tutaj tylko porównamy sobie króciutko do roku 2019, tego samego okresu, to mieliśmy w tej działalności 22 miliony 800 przychodu do prawie 100 milionów teraz, czyli można powiedzieć, że to jest czterokrotnie jakby zwiększenie, tak? Jeżeli patrzymy o te pozostałe obszary, konstrukcje stalowe, o których mówił Sebastian, to też trzeba tutaj dodać, że mamy dwa rodzaje naszej aktywności. Pierwsza to jest jakby ta najstarsza związana z Makrum, a druga to jest Modulo, czyli systemy parkingowe. I tutaj mamy z 11600 na prawie 15 milionów w tym roku, czyli tu jest 28% wzrost przychodów, ale również poprawienie wyników tego sektora. I mamy wtedy tą część przeładunkową, o której tutaj wspomnieliśmy, 60 milionów versus w tamtym roku 67. I teraz tutaj wypadałoby powiedzieć, jak ten czas pandemii wpłynął na nasz biznes w tym pierwszym półroczu. A wpłynął? Wpłynął i trzeba powiedzieć tak, czym dłuższe życie projektu, tym ten wpływ jest jakby bardziej dla nas zauważalny. Czyli jeżeli mówimy o projektach budowlanych, długich, które trwają przez miesięcy 6, 8, 12 i więcej, tak? Nawet i lata. Czyli jeżeli nie było problemu z wejściem na budowę, pracą ludzi na tych budowach i tak dalej, gdzie mieliśmy takie obawy na początku, okazało się, że dosyć szybko udało się wprowadzić te wszystkie, że tak powiem, restrykcje do tego, jak ludzie się mają poruszać, jak mają się zabezpieczać i tak dalej. Czyli tutaj wpłynęło nam, no minimalnie, tak? Bo tutaj prawie nieodczuwalnie. Jeżeli chodzi z drugiej skrajnej strony, czyli mamy systemy przeładunkowe, no to widzimy jednak, że poprzez to, że były zamknięte granice, że nie mogliśmy montować, że nasze ekipy montażowe przez kilka miesięcy siedziały w domu, zrobiła nam się pewna luka sprzedażowo-montażowa, tak to trzeba nazwać, mniejsza na produkcji, bo na produkcji u nas udało też się wprowadzić jakby wszystkie procedury związane z zabezpieczeniem się przeciwko COVID-owi. Zresztą też niedawno po kontrolach tutaj służb państwowych jakby mieliśmy potwierdzone prawidłowości działania jakby tego wszystkiego. No ale sprzedażowo ta luka jest i tutaj widzimy, że to jest 7 milionów złotych, a to jest 9% jakby rok do roku mniej. Tak dopowiem może tylko, że no jest to anegdota, do której prawa autorskie muszę wykupić od naszego kolegi Sławka Winieckiego, ale podczas niestety COVID-u zarejestrowaliśmy oprócz chińskiego muru z kosmosu rosnący nasz magazyn jako drugi widzialny obiekt z takiej dalekiej przestrzeni. No z czasem to całe szczęście udaje się nam minimalizować, no ale to efekt, który dopiero pewnie zauważymy w najbliższych kwartałach, natomiast ten czas był dla nas no, na pewno pod tym kątem trudny. Te zamknięte granice wytworzyły problem magazynowy na poziomie koronowa naszej fabryki i to dawało efekt w postaci tego spadku przychodów w przeładunkach, o których rozmawiamy. Trzeba dodać też, że prowadzimy sprzedaż dwoma kanałami. Bezpośrednią, czyli przez firmy związane z naszymi spółkami i tam mamy swoje ekipy montażowe. Ich ilość jest, że tak powiem, ograniczona. A mamy również dużą sieć dealerską w całej Europie i każdy z tych dealerów ma swoje ekipy montażowe i całe szczęście udaje nam się dosyć szybko upłyniać te magazyny widziane z kosmosu, o których mówił tutaj Darek. Także miejmy nadzieję, że do końca roku dojdziemy do jakiegoś normalnego, ale też widać, że do końca roku nie uda się tej dziury covidowej, że tak powiem, skutecznie
załatać czy zakopać, no bo ta różnica jeszcze jest. Przejdziemy pewnie sobie do kolejnego punktu. A, może tak jeszcze tylko dodam, bo pominąłem jakby ważną rzecz. Modulo. Bo Modulo jako spółkę, którą jakby promujemy od kilku lat i sprzedaże nam się zwiększają. Tutaj, że tak powiem, można powiedzieć i pod względem konstrukcji, projektów, produktów, ale również sposobu jego montażu, obsługi. Uważamy, że jesteśmy coraz lepsi, też coraz lepsze wyniki w tym segmencie też osiągamy. Jakie to przekazujemy głos Sebastianowi i potem my sobie wejdziemy za pewnym moment. Żeby tak Modulo powiedzieć. Jeszcze dopowiadając, to no musimy powiedzieć, że ten rok jest dla nas również bardzo pozytywny z punktu widzenia odbioru przez inwestorów naszych produktów, ponieważ widzimy, że mimo tego, że rzeczywiście no, głównie klienci, którzy jakby kupują nasze parkingi, to są klienci indywidualni, oni są jakby po drodze na linii deweloper, generalny wykonawca i ich wpływ na decyzję, jaki parking jest kupowany, jest stosunkowo niewielki, to wśród tych, którzy decydują właściwie o tych produktach, czyli właśnie mówimy o deweloperach, mówimy o generalnych wykonawcach, marka Modulo jest już na tyle rozpoznawalna i ma już swój pozytywny wydźwięk, że no cieszymy się, powiedzmy, pozytywnymi opiniami wśród tych największych i tych, którzy no decydują o rynku mieszkaniowym w Polsce. Także to jest kapitał, który budowaliśmy od kilku lat, a akurat w tym roku on nam bardzo zaowocował i z tego się no super cieszymy. Możemy tu wymieniać różnych inwestorów, nie będziemy może ich reklamować, ale z drugiej strony też mówimy o skali ogólnopolskiej. To nie jest tylko, nie wiem, Bydgoszcz, północ Polski, to już są rejony, które dotyczą większości aglomeracji w naszym kraju. Tym wszyscy, którzy naszą spółkę znają, wiedzą, że przez lata, patrząc też na sprawozdanie, tym głównym rynkiem sprzedażowym był tak zwany rynek eksportowy. Eksportowy w rozumieniu dostaw wewnątrz wspólnotowych również. I to samo też dzieje się pomalutku, bo taki mamy model swojej pracy, jeżeli chodzi o Modulo, tak? Czyli sprzedajemy, największym rynkiem jest najbliższy, czyli rynek niemiecki, tam gdzie mamy już swoją spółkę. Innym kanałem, co prawda, sprzedażowym sprzedajemy, ale to też rośnie. Na razie jesteśmy na etapie wymian, czyli tam, gdzie powiedzmy już stare systemy są wymieniane na nasze i to bardzo jest pozytywne, a będziemy próbowali wejść dokładnie w ten sam sektor, o którym mówił Darek, czyli ten sektor deweloperski. Przejdźmy dalej sobie. No tak, no i te wszystkie podjęte działania, o których tutaj mówili wcześniej panowie, powodowały, że w pierwszym półroczu osiągnęliśmy zysk na sprzedaży rzędu 12,5 miliona i jest to wynik o 11 milionów lepszy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Pozwólcie panowie, że się powtórzę. Hip hip hura! Jakby dalej analizując sprawozdanie z całkowitych dochodów, pokazujemy stratę z tytułu oczekiwanych strat kredytowych. Brzmi to dosyć enigmatycznie, aczkolwiek sprowadza się do tego, ja nigdy nie wiem, o co chodzi, ale Sebastian powie tak. Że zrobiliśmy odpis, mamy sprawę sądową, którą założyliśmy przeciwko firmie kontrahenta Projprzem Budownictwo. Tutaj był zrobiony odpis na 1 000 000 zł. Koszty finansowe, to tak jak możemy wyczytać w sprawozdaniu, główna przyczyna to nagły i nieoczekiwany wzrost kursów walutowych. Mamy zaciągnięte kredyty i pożyczki w euro. Zabezpieczamy również transakcje transakcjami typu forward. Tutaj trzeba pewnie tym, którzy nas słuchają, trochę wyjaśnić, na jakiej zasadzie to działa. Czyli mówimy sobie tutaj o różnicy kursowej, a jakby nie o stracie jakby bezpośrednio. Tak, to tak? Jest kwestia wyceny na dzień niż rzeczywistej straty. Oczywiście w tej pozycji są również koszty gwarancji i koszty kredytu. No i to powoduje, że koszty finansowe, które ponieśliśmy w pierwszym półroczu, to wyniosły ponad 2 miliony. Bo z jednej strony spółka kupuje drożej, tak, jeżeli materiał jest sprzedawany w euro, ale z drugiej strony jako mocny eksporter sprzedajemy również w euro, czyli tutaj akurat zyskujemy na jakby tym kursie, ale wyliczony na dzień, jak tak, nasze zobowiązania i tak z tych wyglądają. Różnic kursowych są oceniane akurat na minus po 2 milionów złotych, tak?
Tak dla uproszczenia jeszcze spróbuję wam dopowiedzieć. Gdyby kurs euro jeszcze bardziej wzrósł, to bank po prostu jeszcze bardziej wystawiłby nam rachunek. Natomiast gdyby spadł, to wtedy ten rachunek wystawilibyśmy my do banku. Tak? To jest, to zdanie, jest ta różnica, która powoduje takie, a nie inne perturbacje naszych rozliczeń. I się go robi na dzień, tak, że patrzymy sobie, jak ten stosunek, powiedzmy, złotówki do euro będzie nam się kształtował w kolejnych kwartałach. Warto też dodać, że ten wysoki kurs euro w dłuższej perspektywie czasu jest dla spółki czy grupy korzystny, bo szczególnie jeżeli mówimy o prime makrum, bo większość naszych dochodów jest z handlu zagranicznego, w związku z czym jak najbardziej w dłuższej perspektywie powinniśmy z tego korzystać. Czyli podsumujmy może tylko sobie takie pozycje, których może część z naszych tutaj słuchaczy chciałaby... No nie mówiliśmy jeszcze o zysku netto. No, tak, zysk właśnie, zysk to netto... To jednak państwo nam coś zabrało. Tak, no zabrało nam. Okay. Podatek dochodowy 2 200 000. To dwie immanentne rzeczy w życiu, tak? Podzieliliśmy się, tak. A zysk netto 7 800 000. W ubiegłym roku było to niespełna 900 000. Czy ja dobrze liczę, że 1000% wzrostu? No jest, tak. Kurczę, no. Znaczy tutaj trzeba też powiedzieć... A to nie było przekleństwo, przepraszam. Dla wszystkich tych, którzy jakby obserwują i widzą, jak to wygląda u nas, pokazują i znają te nasze wyniki poprzednie, to mówimy sobie, największą pozycją, tak jak powiedzieliśmy, jest projekt budownictwo, czyli tutaj do naszego, powiem teraz, z punktu widzenia wyniku ze sprzedaży, to oni wnoszą większość, tak? Bo to jest powiedzmy 10 milionów versus konstrukcje starowe 800 tysięcy i systemy przeładunkowe koło 1 000 000 zł, co powoduje, że ilość projektów, które realizujemy, które mamy i tak dalej, nie? I tutaj jest od razu pewnie sytuacja taka, gdzie możemy sobie powiedzieć, jak wygląda w ogóle sytuacja projektem budownictwo do końca roku. Czyli nie możemy tutaj mówić, jakby sugerować. Za dużo nie możemy powiedzieć, bo zaraz będziemy posądzeni o pewne wiadomości, które przemycamy w tle. Tak, ale no, z tych, co już mówiliśmy jakby wcześniej i te, które są publikowane, widać przez wszystkie komunikaty, które podpisujemy do dużych tematów, no trzeba powiedzieć, że jeżeli chodzi o projekty do końca roku 2020, one są, że tak powiem, stałe, realizowane i tutaj nie powinno być większych niespodzianek. Tak jak Prot powiedział, no to jest gwiazda nasza w tym roku, ale my jako grupa kochamy wszystkie nasze dzieci i mamy nadzieję, że te gwiazdki prędzej czy później będą już również rozbłyskiwać, mimo różnych problemów, które my mamy do czynienia na co dzień. Ja tak nieśmiało spoglądam na zegarek, który gdzieś tam w tle nam tyka, bo dostaliśmy pewne podpowiedzi co do naszego tempa 15 rozmów. 15 minut, to już jesteśmy prawie, no już jesteśmy po czasie dla części finansowej. Mam nadzieję, że słuchający nas się nie wynudzili, a z drugiej strony na pewno strona 8, tak? W razie czego? Do strony 8. Przypominamy, strona 8, szczegóły, czy do strony 8 szczegóły, a chcielibyśmy wam pewnie jeszcze trochę ciekawych rzeczy opowiedzieć o najbliższych naszych krokach, jeżeli chodzi o relacje z wami. Jeszcze, Darku, tylko bym dodał jedno. Wszystkich tych, którzy chcieliby może coś się więcej dowiedzieć, tak? Zawsze jest możliwość, czy oficjalna przez nasze strony, czy komentarze, że tak powiem, dopytać, a potem my może w kolejnych jakichś tutaj naszych podcastach będziemy próbowali odpowiedzieć. I tak tutaj powolutku byśmy kończyli tą część i przechodzimy płynnie do drugiej naszej części, o której chcielibyśmy wam powiedzieć, a to jest to, że jak ci, którzy obserwują grupę GKI, czyli naszego głównego udziałowca, który tutaj jesteśmy, tym samym sposobem, czy tym chcemy zainteresować państwa również naszymi spółkami, ciekawymi osobami, kolegami, również w formie jakby podcastów i informacji. Czyli Piotr, stajemy się medialni. Zaczynamy się medialni, zmieniamy trochę jakby formę tego przekazu. Do tej pory było to trochę gdzieś tam na YouTubie nagrywane po wynikach, jakieś takie krótkie... Tak, dynamizm. Tak, i tutaj w tej formie mam nadzieję, że taka forma się również wam podoba, takiej, nazwijmy to, luźnej rozmowy, ale chcemy zapowiedzieć, że dla wszystkich tych, którzy może do tej pory nie mieli okazji poznać, usłyszeć osób, które pracują u nas w grupie jako PJP Makrum, będzie taka okazja, żeby z nimi porozmawiać, może nagrać krótki film, żeby coś zobaczyć. Tutaj mieliśmy informacje na przykład do spółki
w Niemczech, w Gerden, którą wiele osób, nawet z naszej firmy, nie było tam. Także mam nadzieję, że to... Zabierzemy was na wirtualną wycieczkę tam. Tak, i pokażemy, jak tam pracują nasi koledzy, jak wygląda ta firma i tak dalej. Poza tym myślę, że również czeka was to w Anglii, w Wielkiej Brytanii, skoro otworzyliśmy również naszą nową firmę, to pewnie prędzej czy później spotkamy tam naszych kolegów i będziemy chcieli, żeby dwa słowa z nami tutaj powiedzieli. W razie czego no, problem komunikacyjny, jeśli chodzi o języki, pokonamy, mamy nadzieję. Tak, jeżeli chodzi o inne nasze spółki, to też będzie prawdopodobnie ciekawe. Promlift, spółka, która, że tak powiem, kupiliśmy w lutym. Tak, z firmy DPS zmieniliśmy nazwę na Promlift. Jest to firma, która zajmuje się sprzedażą wózków magazynowych, wózków widłowych, systemów regałowych i wszystkiego, co jest związane z jakby taką bliską logistyką. I to miejmy nadzieję, że też będziemy mieli okazję czy porozmawiać z prezesem, czy z kluczowymi osobami z tej spółki, tak żeby też państwu zaprezentować. Nie znacie dnia ani godziny, nasze koleżanki i koledzy, kiedy zaprosimy was na taką rozmowę, bądź zaproponujemy nagranie filmu. Będziemy próbowali też zachować horyzonty. Tak, jakąś tutaj dynamikę i ale pewną częstotliwość. Także jeżeli sobie na dzisiaj, na tym pierwszym podcaście, jakby tutaj nie chcemy za mocno deklarować, ale to pewnie będzie, nie wiem, w jakichś tam przedziałach dwutygodniowych coś takiego. Zachęcamy również naszych kolegów z całej naszej dużej spółki do tego, żeby nagrywali filmiki. Pewne próbki już państwo widzieliście. Dał nam przykład Robert Słuszczak, jak filmować mamy. Tak, tak. I fajnie, z punktu widzenia tego, co my widzieliśmy zarządu, jest to fajna robota, bardzo naturalnie. Nic nie tniemy, Piotr, to musimy powiedzieć, tak? Tak, tak samo jak w tym nagraniu, też, że tak powiem, rozmawiamy od początku do końca, żebyście państwo też poczuli, jak my tutaj rozmawiamy w tych normalnych podcastach. No, także myślę, że co, jesteśmy już pewnie trochę... Po czasie. Znaczy, po czasie, mam nadzieję... Czy nasza spółka matka GKI nam wybaczy, że tak się rozgadaliśmy dzisiaj? Nie, myślę, że tak. Także na dzisiaj ten pierwszy podcast kończymy. Tak? Dziękujemy, dziękujemy ja tylko wszystkim. Powiem, że czuję pewien niedosyt, bo w tej części finansowej opowiedzieliśmy tylko o... Zabrakło pozostałych 172 stron z tego sprawozdania. Tak. Mogliśmy przeczytać na was, ale to myślę, że to była ta kwintesencja, tak? Jak każdy patrzy, no to chce zobaczyć sobie, jaki był przychód, jaki był zysk z działalności spółki. Tak, zachęcamy do przeczytania sprawozdania, szczególnie sprawozdanie zarządu jest ciekawą lekturą, ona jest krótka, także... Ja proponuję, żeby zapamiętać dwie najważniejsze wartości, 172 i prawie 8. Myślę, że one mówią wszystko o tym, nawet 3. One mówią wszystko o tym półroczu i oby można było co jakiś czas spotykać się z wami i podobnie dobre wiadomości przekazywać. Także żegnamy się, dziękujemy za pierwszy raz i do usłyszenia. Dziękujemy, pozdrawiamy. Do usłyszenia. Do usłyszenia.